Hej kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wykonuję masaż wałeczkiem jadeitowym. Zanim przejdziemy do dalszej części filmiku, opowiem Wam kilka słów o tym wałeczku. Otóż taki wałeczek, ten wałeczek jadeitowy jest znany już od średniowiecza. Słuchajcie, już robiono nim masaż. I słuchajcie, co on nam daje. Zmniejsza opuchliznę i obrzęki, ujędrnia skórę, szczególnie dojrzałą i mało elastyczną, zmniejsza widoczność zmarszczek, zapobiega zastojom limfatycznym, poprzez działanie chłodzące kamienia zwęża rozszerzone pory. I ja, kochani, te wałeczki swoje trzymam cały czas w lodówce. Wspomaga wchłanianie innych składników aktywnych, na przykład serum, i oczywiście relaksuje. Ja, kochani, najpierw oczyszczam swoją twarz. Zawsze pamiętajcie, że robicie masaż twarzy na oczyszczonej twarzy. Nie może to być twarz pomalowana z makijażem, w makijażu. Ona musi być dobrze oczyszczona. No i oczywiście pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś problemy z cerą, ja mam, kochani, blizny po trądziku na twarzy. Ostatnio miałam taki okres, że po prostu tych krostek mi się więcej porobiło, ale to już mi się zagoiło. No i zostały mi czerwone ślady. Ale jeżeli macie takie, wiecie, na twarzy takie sączące się, takie grudki, które coś tam powstają, wiecie, o co chodzi, nie? Bolące. No to tego już na razie nie zaleca się robić, ponieważ to można, wiecie, poprzenosić sobie po twarzy. Więc wspomaga wchłanianie aktywnych składników z kosmetyków. Ja na przykład właśnie po oczyszczeniu twarzy nakładam krem, no i później właśnie tym wałeczkiem sobie robię masaż. I tutaj, kochani, właśnie chcę Wam pokazać dwa typy masażu. Góra-dół, tutaj robimy po przekątnej. I słuchajcie, tak, ja robię na przykład po 20, tak, tutaj 20, potem tutaj, o tak, 20. Od dołu do góry, kochani, jest to masaż, który nam podnosi owal twarzy, tak, ujędrnia tą twarz, niweluje zmarszczki. To właśnie jest ten ruch od dołu do góry. O, to jest ten ruch. Później Wam, kochani, potem tutaj miałam takie wypustki, a po twarzy sobie zmieniam na takie gładkie, na ten gładki koniec. Tak, to tak, takie nagrywanie w ciszy. Słuchajcie, dobra, jedziemy dalej. Tutaj usta też pamiętajmy i to jest od wewnątrz do zewnątrz. Tak, od wewnątrz do zewnątrz. Tutaj wykonujemy takie, jeżeli chcemy podnieść właśnie naszą buzię, żeby ujędrnić ładnie ją tam wyszczuplić. Ja tutaj robię bardzo skrócony filmik, oczywiście, to tylko tak, żeby, wiecie, Wam pokazać. I tutaj możemy zrobić tak, o tutaj od góry, od razu pociągnąć tutaj po skroni na górę, albo tutaj krótkim ruchem, tak jak widzicie sobie tutaj, aż do ucha i później, wiecie, tą skroń sobie tam do góry, o tak, właśnie podnosić. Słuchajcie, te ruchy możecie sobie sami, jak to się nazywa, sobie sami dopasować, tak? I też dopasujecie sami, jeżeli chcecie delikatnie tym wałeczkiem sobie tam, wiecie, jeździć, albo mocno, mocniej, średnio, to już jak Wam odpowiada, nie musicie mocno przyciskać, to ma Wam odpowiadać, Wam sprawiać przyjemność. No i ta kuleczka malutka, o, tu jest przyjemność, chłodzi, super. I ja robię właśnie ten ruch wokół oczu. Pamiętajcie, że te ruchy, które Wam wszystkie pokazuję, są, wiecie, na zmniejszenie zmarszczek, poprawienie owalu twarzy, no i oczywiście te zimne, fajne kuleczka zimna fajnie łagodzi opuchnięcia. Drugi masaż, tak jak już pokazałam na palcach, jest to masaż drenażu limfatycznego. I to jest góra-dół. Jeździmy góra-dół, góra-dół, góra-dół. Sobie tak jeździmy. No, także ekstra sprawa. I tutaj palce trzymam na gardle, żebyście widzieli odstęp, tak? Że tutaj po środku nie jeździmy tym wałkiem bezpośrednio, tylko trzymamy tutaj się na bokach szyi. Dobrze mówię?
Mam nadzieję, że tak. Obojczyki też możecie sobie rozmasować. Ja tutaj nie pokazałam, ale to nie jest wymagane. Niektórzy masują, niektórzy nie masują, więc o, tutaj góra dół, szybciutkie ruchy tutaj, tak. No i słuchajcie, taki masaż twarzy prawdopodobnie czytałam, że powinien trwać około 30 minut. Każdy ruch powtarzać 3-5 razy. Wiecie, ale ja to sobie, wiecie, no 30 minut zazwyczaj tak nie masuję. Raz mi się chyba zdarzyło, bo tak fajnie mi było. Ale zazwyczaj mówię, te ruchy to tak po 20 powtórzeń jest, nie? Jak mam ochotę, to oczywiście sobie przedłużam. Jak tak, wiecie, nie mam ochoty albo śpieszy mi się trochę, no to mówię, robię krótko, 5 minut po 20 chociaż powtórzeń i tyle. Pamiętajcie, kochani, żeby taki wałeczek po każdym użyciu umyć pod ciepłą wodą z mydełkiem, no i oczywiście osuszyć ręcznikiem. Ja zalecam trzymać go w lodówce, trzyma chłód. Kochani, to tyle. Polecam. Trzymajcie się ciepło, no i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał.